Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. No jakby wam to wszystko opowiedzieć? Jak się z tego wytłumaczyć? Jak do tego doszło? Nie wiem. Miłość to sobie dała, nie wiem. Jesteśmy na mieście, ja byłam dzisiaj na chwilkę w pracy, wylądowaliśmy w Forum Gdańsk i planujemy sobie spacerek, chociaż tak naprawdę już mieliśmy niezłą rozgrzewkę, bo tramwaje stanęły i tak, musieliśmy połowę drogi pokonać. Chciałam powiedzieć boso, ale aż tak boso. Źle nie było. Nie na piechotę, ale w butach. Tak. Całkiem tak. To jest jakiś plus. To już jest plus. I całkiem. I mamy kanapki, to jest drugi plus. Wszystko już na dzisiaj załatwione z takich rzeczy na mieście, także trzeba się posilić. Tak, i to już teraz chill out. Wielkanocny, proszę bardzo. Tak mi się podoba to opakowanie, chyba je wezmę sobie na dół. Ale to chyba nie jest dobry akcent wielkanocny, jak ty zjadasz kurczaki. Tych nie zjem. Ja to zasieję żyżuchę. Wiecie co, miał być spacer, ale chyba jednak wracamy na chatę. Ostatnio mnie tak brzuch boli, w ogóle dawno na siłowni nie byliśmy i to wszystko prawda. Moja sprawka tak właściwie, bo Rafał ćwiczy nie, w domu. Nie, to nieprawda. To moja sprawka też lenistwa, bo jak ciebie brzuch boli, to uznałem, ale dobra, to ja też nie idę. Także dzisiaj nie będzie odpada misji, bo mieliśmy iść misję zdobyć melisę z pomarańczą z Biedronki na Starym Mieście. Ale... Bo byliśmy w Biedronce innej i ja jak wyszłam, to już zaczęłam żałować, że nie wzięłam melisy z pomarańczą, bo dawno nie piliśmy. No i tak myśleliśmy, że jeszcze uderzymy na Starym Mieście do innej Biedronki, ale już dzisiaj nie podołam. Może się uda jeszcze w Carrefourze. Następnym razem. A może? Zobaczymy, ale lecimy do domu na pewno. Tak. Właśnie, siadamy przed telewizorem, bo Kasia Kant Wysocka, czyli dobrze wychowana z bloga dobrzewychowana.pl, jest w Mielerach! Tak. Oglądamy i trzymamy kciuki. A tak w ogóle to wróciliśmy do domu. Kasia już wygrała 20 tysięcy, ale program się zakończył, więc będziemy czekać na ciąg dalszy. My tu sobie machamy nogami, żeby spalić jabłka, które właśnie pochłonęliśmy. No i cóż, tak sobie spędzamy czas właśnie oto. Pewnie zaraz się wezmę za montowanie vloga. Ja Rafał będzie udawał, że jest bardzo zajęty. Jestem zajęty, żeby broń Boże Adamie nie poprosiła do żadnej roboty. No i tyle. I taki mamy sobie... Herbatka. W ogóle dzisiaj jest taki jakiś spokojny dzień. Nic nie dzieje ciekawego, nie? No. To jest cisza przed burzą. No właśnie. No to świetnie. Proszę bardzo, kochanie. Kanapki z serduszkami dla ciebie. Jacie, one naprawdę mają serduszka. No, z papryki. Można je zjeść. Boże, no smacznego. I my sobie tak siedzimy tutaj. Ada pracuje ciężko. Ja tutaj ćwiczę trochę. No i tyle. W sumie taki kanapki dzień. Kanapki mi robi. No tak. To się nieczęsto zdarza, ale zabrałam was do naszej sypialni, a dokładniej do mojego kącika czytelniczego, który sobie zorganizowałam pięknie. Mam lampkę, która stoi na pudełku. Są też kosmetyki, powiedzmy takie wieczorne, które sobie chcę tu mieć przy sobie blisko. I opowiem wam o książce, którą już wam pokazywaliśmy. Zresztą Zakochane Trójmiasto można było wygrać w konkursach dwóch u nas na Instagramie. Także serdecznie gratuluję zwycięzcom i mam nadzieję,
że do was książki też niedługo trafią, ale tutaj niekorzystnie wyglądam. Trzeba coś z tym zrobić. Powiedzmy, jak coś, to już teraz już dobrze wyglądam, to już jest ten moment. To jest antologia, czyli zbiór opowiadań, tutaj są wymienieni wszyscy autorzy i opowiadania są najróżniejsze, ale, znaczy generalnie miłosne, ale łączy je wszystkie to, że ich akcja dzieje się w Trójmieście i okolicach. I o ile może aż tak za romansami nie przepadam, tak te historie są takie fajne, że naprawdę mogły się zdarzyć, mogłyby się zdarzyć i myślę, że wiele ludzi ma podobne jakieś swoje historie miłosne, życiowe takie, więc fajnie poczytać o nich i dowiedzieć się, no to nie są fakty, ale generalnie wyobrazić sobie coś takiego w miejscach, które dobrze się zna, zresztą Trójmiasto sprzyja zakochiwaniu się, także jak najbardziej bardzo, bardzo miło czyta mi się te opowiadania. Jeszcze wszystkich nie przeczytałam, mam kilka swoich ulubionych, powiem szczerze, że kilka razy nawet się wzruszyłam, więc naprawdę, naprawdę polecam serdecznie, jak wam wpadnie w ręce ta książka, to warto zajrzeć. No i tak co jakiś czas sobie czytać opowiadanie, bardzo, bardzo jest fajnie, przyjemnie. Chociaż trochę zatęskniłam przez to za latem, bo tutaj jednak większość akcji, no Trójmiasto jest piękne, ale w sezonie, no to jednak szczególnie jak jest cieplutko i przyjemnie. A nie tak jak teraz, jak pada deszcz i nawet za bardzo się nie chce wyjść na spacer, na molo czy coś, chociaż tam co zawsze mogę chodzić. No ale tak, nie mogę się doczekać lata, czytam dalej i naprawdę, naprawdę polecam, bo takie akurat przed snem do zaczytania, do poczytania, żeby się uspokoić, rozmarzyć i zakochać po prostu w tym Trójmieście naszym, no to nie trudno akurat. No dobra, kochani, ten dzień nie był jakiś szczególnie porywający. Rafał już padł ze znudzenia. Mam nadzieję, że wy jeszcze wytrwaliście. No, biorę to na siebie, to jednak wszystko moja sprawka, tak jak mówiłam, ale niestety, no tak i tak. Jestem zadowolona, że ostatnie dni przeżyłam w miarę godnie, bo momentami było ciężko, po prostu straszne, straszne, straszne bóle brzucha, związane niestety z kobiecymi sprawami, no ale tak to już u mnie bywa. Cieszę się, że chociaż to były takie dni, że miałam zawsze Rafała przy sobie, on już się umie mną zaopiekować, także nie trzeba się martwić. No i już nie marudzę dzisiaj i po prostu wypocznę. Jutro już myślę, że będzie trochę lepiej, także tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.